Kiedy myśleliście, że Minecraft będzie najgorszą grą na tym kanale, to zdecydowanie myliliście się. Dzisiaj przyszła kolejna, jeszcze gorsza gra. Nie wiem, czy to się jakoś nazywa, po prostu nie mam internetu i w sumie wpadłem na to, że może to nagram. Będzie fajnie, na pewno. Będzie fajnie mówili. Będzie fajnie mówili. Dobrze, no, witam was bardzo serdecznie. Gramy sobie w dinozaura, który będzie biegał zaraz i możemy od razu se skoczyć. Będziemy sobie tak skakać fajnym takim dinozaurem przez kaktusy i przez inne różne przeszkody i przez więcej kaktusów i jeszcze więcej kaktusów, ale... O, jest, 100 punktów, hurra, brawo. Ale chciałbym w takim razie, skoro już tak nie mam internetu, a chciałem coś nagrać, to w sumie mogę się pochwalić, nie wiem, może na przykład dzisiejszym dniem. Ostatnio, znaczy ostatnio, dzisiaj. Dzisiaj miałem na przykład sobie takie znowu prace inżynieryjne wspaniałe. Niestety nie udało mi się niczego wykminić, co bym mógł zrobić tak, jakby nie powinno być, a działać. Jeżeli dobrze mnie rozumiecie. Oj, przegrałem. Dobrze, zaraz sobie powtórzymy. Dzisiaj nie udało mi się nic popsuć. Niestety, ale żeby wyglądało, jakby działało. Bo lutowaliśmy i na 4 godziny zajęło mi to 15 minut, więc siedziałem przez pozostałe 3 godziny. Ponad na dupie i nic nie robiłem. Halo! Halo, co to mnie wyjebało w kosmos? Co to za dziwny dinozaur? Meteor walnął, na pewno wyginął. On 200 punktów. Brawo ja. Możecie mi pogratulować w komentarzu, jak jestem dobrym graczem w dinozaura skaczącego przez kaktusy. No i miałem te swoje prace inżynieryjne, siedziałem na dupie prawie 4 godziny. I potem miałem jeszcze parę lekcji, na których też siedziałem na dupie, nic nie robiłem, tylko grałem na telefonie. I w sumie strasznie się zajarałem taką fajną grą. Znaczy, podoba mi się ta gra i to jest taka uproszczona strasznie cywilizacja tylko na telefony. To się nazywa The Battle of Politopia, czegoś tak. Strasznie się zagrywam to ze znajomymi. Gramy sobie tak na przemian. O nie, przegrałem. A do dupy. No, i wspominałem, że siedziałem na dupce sobie przez te parę godzin i znowu potem siedziałem, grałem w tą Politopię. Strasznie się to fajnie gra. To jest taka uproszczona cywilizacja dla tych, którzy nie wiedzą. Jest to dość popularna gra ostatnio z tego, co widziałem. I naprawdę przyjemna gra. Można naprawdę kogoś wkurwić i można naprawdę kogoś oszukać. Jest tak wspaniałe, bo można kantować i nikt cię za to nie pociągnie do jakiejś odpowiedzialności. Takim jestem właśnie człowiekiem. Ale o nie. Proszę, proszę jeszcze raz. I siedziałem potem te 3 godziny i w sumie na ostatnich dwóch znowu graliśmy w tą grę. Tak jak na tych inżynieryjnych wspaniałych. I tak się fajnie w to gra. Graliśmy chyba w szóstkę? Albo nie, w siódemkę, ale. Dla tych, którzy... O nie, co się zaczyna? Czemu mnie wyjebuje w kosmos? Halo, proszę tak nie robić. I w ciągu pierwszych dwóch tur jeden z nas przegrał. I się głośno śmialiśmy, bo graliśmy kolejne 30 tur i jeszcze się nie rozwiązała ta sytuacja. A ten koleś siedzi sobie i patrzy tylko, jak gramy przez te 30 tur, bo dopiero zginął może w parę chwil jakby wcześniej przed tymi 300 turami przegrał kolejny kolega. Tak się śmiejemy z nich, bo to takie frajery i takie by robimy mu. O nie! Wpadłem na ptaka. To tak trochę gejowsko. Nie. Ja? Nie no. I graliśmy sobie w tą grę i strasznie super. Jeżeli ktoś nie zna, to naprawdę polecam, jeżeli ktoś lubi klimaty cywilizacji, którą, uwaga, może nagram w przyszłości. Bo mój znajomy właśnie Fiat ma piątkę, więc można coś ogarnąć, żeby sobie pograć w to. Ma wszystkie te dodatki tam śmieszne. To coś trzeba by było ogarnąć w przyszłości, nie? Byłoby naprawdę fajnie. Ale jeżeli dotarliście do tego momentu, to naprawdę wam gratuluję. Gram kurwa w dinozaura. I w sumie chciałbym, żeby dobiła noc, bo jest chyba przez 750 jest noc i ja wam wtedy pokażę, że jestem dobrym graczem. Znaczy, ja rozmawiam, to oczywiście odejmuje to, że ja coś potrafię. Ale dobrze, no przynajmniej spróbujmy. Tutaj jest dużo kaktusiaków, tutaj nie trzeba kaktusiaków, naruciaków. O, jest noc, jej. Widzicie, jak nie jestem dobrym graczem? Mam nadzieję, że nie hejtujecie mnie. Patrzcie, na pomarańczowo jest teraz napis, uruchom diagnostykę sieci Windows. Sieci systemu Windows. Proszę. O, już znowu się dzień i znowu się zrobiło niebiesko. Dobijemy do 1000, please. Dziękuję. Dobijemy, prawda? Dobijemy. Gitara. Jest! Bang! 1001, co? Przebiłem 1000. Proszę bardzo, możecie teraz mi wręczyć puchar albo medal. Albo ja sobie sam, bo ja mam taki na górze śmieszny medal za. Dwa medale. Za szachy drużynowe? Tak wiem, to lamerstwo.
ale drugie ma załucznictwo, więc nie jest tak źle. Dobra, ale jeżeli dotarliście naprawdę do tego momentu, to ja wam serdecznie gratuluję. Może to mój urok osobisty tak was skłoni do oglądania, jeżeli dotarliście do tego momentu. Nie no, co wy. Przecież nikt na pewno... Teraz robię już tylko sam do siebie, bo nikt tak naprawdę nie dotrwa tutaj. Dobrze, w każdym razie bardzo wam dziękuję. To by było na tyle. Przepraszam, że takie gówno, ale chciałem nagrać co innego, tak szczerze. Dobra, na razie, cześć i pa pa.